Klaudia Ciszek ma 17 lat. Na co dzień uczy się w powiatowym zespole szkół w Łopusznie. Mimo młodego wieku ma już plany na przyszłość. Chciałaby zostać lekarzem, onkologiem lub pediatrą. Wie, że przed nią długa droga, ale na swoją przyszłość pracuje już teraz. Przede wszystkim trzeba naprawdę wkładać dużo pracy w naukę, uczyć się systematycznie, przykładać się do tego, co się robi. No jeżeli komuś zależy, ktoś ma takie swoje priorytety na przyszłość, pewne plany, to automatycznie wszystko przychodzi łatwiej. Klaudia, podobnie jak 5 innych uczniów powiatowych zespołów szkół, otrzymała stypendium starosty kieleckiego. W tym roku przyznaliśmy 6 takich nagród. To są nagrody w wysokości 1000 zł dla każdego ucznia. Oczywiście, żeby dostać taką nagrodę, taki uczeń musiał spełnić odpowiednie wymagania. One dotyczyły przede wszystkim bardzo wysokiego średniej, jeżeli chodzi o wynik z roku ubiegłego, ale było też kilka innych kryteriów. W gronie tegorocznych stypendystów znaleźli się też uczniowie z powiatowych zespołów szkół z Bodzentyna, Chęcin i Chmielnika. Moja średnia w roku szkolnym była 5,12. Interesuję się sportem. Wygrywam olimpiady sportowe, głównie biegowe. Bardzo lubię historię, no i matematykę. W zeszłym roku szkolnym osiągnąłem średnią 5,21. Brałem udział w wielu konkursach, między innymi w olimpiadzie z historii, gdzie doszedłem do poziomu, do poziomu okręgowego. W olimpiadzie statystycznej z matematyki, gdzie też doszedłem do poziomu okręgowego. Oraz w turniejach szachowych, między innymi w Lidze Świętokrzyskiej, gdzie tam doszedłem do finału, takiego ogólnego już. I w turnieju szachowym w Kosumotach. Tegoroczni stypendyści planują przeznaczyć pieniądze na dalszy rozwój naukowy i swoje pasje. Na pewno się przyda zawsze, czy na pasję, czy na jakieś pomoce do nauki, warto wydawać pieniądze i inwestować w coś fajnego. Chciałam powiedzieć, że jestem bardzo dumna z syna i podziękować nauczycielom, dyrekcji ze szkoły w Chmielniku. A dyrekcja, podobnie jak mama Adama, stypendysty z Chmielnika, jest dumna ze swoich podopiecznych. W szkołach powiatu kieleckiego jest wielu uczniów, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce. Wielu z nich osiąga średnią powyżej 5,0 z przedmiotów zarówno matematyczno-przyrodniczych, jak również z przedmiotów humanistycznych. Wielu z nich to stypendyści prezesa Rady Ministrów. Chcielibyśmy wspólnie z panem dyrektorem podziękować za to, że zostały przyznane te stypendia pana starosty naszym stypendystom. No i jest to również takie podziękowanie za pracę naszych nauczycieli. Więc jesteśmy tu bardzo wdzięczni za docenienie tego właśnie trudu. Stypendystą starosty mógł zostać uczeń, który na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen co najmniej 4,8. Pobiera naukę na terenie powiatu kieleckiego, uzyskał tytuł finalisty, laureata olimpiady lub posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe. Gratulacje dla Adama.